Pokazowy Dzień Kobiet w Wiśle upłynął głównie pod znakiem mody i urody. Spotkanie w hotelu i restauracji pod Gołębiem rozpoczęło się od prezentacji makijażowych trendów. Wizażystka Agnieszka Golik wykonała makijaże wieczorowe. Jak się malować, a czego unikać oraz jakie makijaże będą w tym sezonie w modzie, zdradza wizażystka. Najważniejszą wskazówką, o której każda pani powinna pamiętać, to jest przede wszystkim dbałość o naszą cerę, oczyszczanie tej cery, bo niestety dziewczyny często zapominają, że w kosmetykach jest dużo silikonów, które nam nasze pory zapychają, przez co ta skóra się szybciej starzeje. Dlatego nie zapominajmy przede wszystkim o dokładnym oczyszczeniu, później co za tym idzie, nawilżeniu, czyli wszelakiego rodzaju maseczki tutaj polecam. W tym roku 2019 będą królować przede wszystkim delikatne makijaże. Tutaj przede wszystkim róż i na policzkach, i na powiekach, i na ustach. No i przede wszystkim makijaż typu glow, czyli rozświetlenie twarzy bez efektu maski. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz mody. Swoją kolekcję zaprezentowała m.in. Łucja Dusek-Francuz, krawcowa i twórczyni strojów ludowych. Pokazała stroje codzienne oraz wyjściowe, eleganckie kreacje. Sięgamy do różnych regionów Polski. Mój ukochany oczywiście Beskid Śląski, bo jestem z Jaworzynki, więc ten haft krzyżykowy głównie, filigran cieszyński również się pojawił, także i element właśnie też materiału, który wykorzystywany jest na fartuszki cieszyńskie, także wszystko ma swój zamysł. Bardzo się cieszę, że zrobiła się w ogóle moda na folk. I ludzie czasami, którzy za granicą, to mogę zauważyć, że tęsknią za Polską i oni szukają jakichś elementów właśnie w współczesnej modzie, elementów takich ze swojego regionu. Więc to bardzo też wzrusza czasami, jak osoby z zagranicy przyjeżdżają i zamawiają z naszym wzorem na przykład, bo chcą jakby też pokazać swoją tożsamość regionalną, że mimo iż los ich rzucił w inny zakątek świata, czują się właśnie stąd. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.